Soltanie znajduje się około 240 km na północny zachód od Teheranu. Miasto zostało założone przez Ilchanidów na przełomie XIII i XIV wieku. Wybrano je na letnią siedzibę, ponieważ Mongołom bardzo odpowiadała obfitość okolicznych pastwisk i panujący w tym regionie względny chłód podczas lata. Budowa olbrzymiego mauzoleum Oldżajtu trwała 10 lat i ukończona została w 1313 roku. Mauzoleum zbudowane jest na planie ośmiokąta o średnicy 38 metrów. Olbrzymia kopuła o wysokim profilu zbudowana jest wyłącznie z cegieł. Kryta jest dachówką fajansową w kolorze turkusowo-niebieskim i jest otoczona przez 8 smukłych minaretów pełniących funkcje dekoracyjne. Trzypiętrowa ośmioboczna konstrukcja jest drugim co do wielkości mauzoleum w świecie islamskim po Hagia Sofii w Stambule. Dekoracje z pierwszego okresu budowy wykorzystywały lekkie cegły, fajansowe płytki, złote i ciemno-niebieskie, układane w charakterystyczne wzory mozaikowe. W drugiej fazie dekoracji ściany były pokrywane specjalnym tynkiem, tworząc stiuki. Płasko rzeźbione dekoracje ścienne i sufitowe z optyczną przestrzenną głębią. Galerie na drugim piętrze otwierają się na zewnątrz. Można zobaczyć pierwotne założenia budowli miasta Soltanie. Maja.